Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina i witam się z Wami ponownie na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o insulinooporności. Na wstępie serdecznie Was przepraszam za mój zakrypnięty głos, czerwone oczy i czerwony nos. Jestem mega przeziębiona i to przeziębienie trzyma się już mnie strasznie długo. Myślałam, że wiosna będzie zupełnie inna, że na wiosnę wrócę do redukcji, tutaj, tego, śmego, wiecie, będzie super fajnie i wesoło, a po prostu ciągnie mi się to przeziębienie już tyle czasu, że no, wszystko planowałam i teraz wszystko jest inaczej niż planowałam. No ale mówi się trudno, żyje się dalej, kiedyś będzie lepiej, mam taką nadzieję. Nie przedłużam, zaczynamy film. Ja ważąc 130 kg miałam szalejącą insulinooporność. Moja insulinooporność była naprawdę już taka zaawansowana. Miałam bardzo dużo objawów insulinooporności. No ale skąd o tej insulinooporności się dowiedziałam? Przede wszystkim stąd, że zaczęłam edukować się tak sama, po prostu czytać różne rzeczy na temat odchudzania, na temat otyłości, na temat różnych takich stanów zdrowotnych, bo szukałam odpowiedzi na to, czemu jestem gruba. Odpowiedź znalazłam, ale dopiero dużo później. I przed odchudzaniem zrobiłam sobie pakiet badań, między innymi insulinę i glukozę na czczo oraz zrobiłam krzywą glukozową i insulinową. Taka krzywa to jest tak naprawdę najbardziej wiarygodne badanie i rzeczywiście w tych badaniach wyszło, że ja mam insulinooporność i to taką bardzo poważną. Zacznijmy od tego, jakie ja miałam objawy, bo prócz tego, że miałam takie wyniki badań, no to musiałam mieć jakieś objawy. Przede wszystkim moim głównym objawem insulinooporności to była senność po posiłkach, po konkretnych posiłkach. I takim, pamiętam jeden taki produkt, po którym po prostu odcinało mnie na stojąco. I to był taki jogurcik kokosowy, wegański z Lidla bodajże. One były przepyszne, te jogurciki, ja je uwielbiałam, ale po takim jednym malutkim jogurciku spałam po prostu w sekundę. Tak działał na mnie źle ten produkt. I to nie jest tak, że to jest zły produkt, absolutnie nie. Tylko w tamtym momencie, kiedy ja miałam tak poważną insulinooporność, to nie był produkt dla mnie. To był pierwszy taki objaw insulinooporności. Pamiętam jeszcze jedną taką sytuację, kiedy właśnie pojechałam do sklepu samochodem i wychodząc ze sklepu jeszcze złapałam jakiegoś takiego słodkiego batona. Oczywiście już wychodząc ze sklepu go otworzyłam, bo przecież nie mogłam się doczekać. Zjadłam go, wsiadłam do samochodu i mnie po prostu odcięło. Całe szczęście nie ruszyłam z parkingu, no bo przecież mogłam spowodować jakiś wypadek. Albo przynajmniej zagrożenie w ruchu drogowym, kiedy po prostu traciłam praktycznie przytomność. Może ja teraz troszeczkę przesadzam, to nie jest tak, że ja tam zemdlałam w tym samochodzie, ale po prostu czułam takie ogarniające mnie zmęczenie, taką senność po tym konkretnym produkcie. Najchętniej bym się ułożyła tak w kuleczkę i tak sobie pospała troszeczkę. No i to jest właśnie objaw insulinooporności, senność po posiłkach. Drugim objawem insulinooporności, którego ja doświadczyłam osobiście, to były takie przebarwienia na skórze. Takie ciemniejsze miejsca, na przykład na łokciach, albo z tyłu szyi, czy gdzieś tam w okolicy kostek, coś takiego. Ja kąpiąc się, próbowałam to zmyć, bo mi się wydawało, Boże, co ja jestem jakaś taka brudna? Tutaj jakieś takie ciemne mam plamy na łokciach, co ja tymi łokciami grzebię w ziemi? To były po prostu takie rogowaciejące płaty na skórze, które były właśnie objawem insulinooporności. Bardzo często one się pojawiają też tutaj na kostkach. Ja tutaj na kostkach akurat nie miałam, ale właśnie na łokciach, z tyłu szyi, no to mi się takie plamki, takie plamy skóry pojawiały. To nie było coś, co wyglądało jak piegi, to wyglądało tak, jakbym ja po prostu była brudna. I tego nie szło zmyć, to nie było do zmycia. Więc właśnie coś takiego. I jeszcze na skórze pojawiały mi się takie, tutaj na przykład na szyi, takie drobne jakieś takie kropeczki, jakieś takie niby krostki, coś takiego. Teraz wiem, że były to włókniaki. I to były takie włókniaki, to nie są takie zmiany jakieś niebezpieczne, bo to są takie zmiany skórne i one po prostu tak narastały, często później znikały, a niektóre zostawały, nie wiem, teraz już ich nie mam, ale pamiętam, że były takie właśnie małe kropeczki. I te kropeczki, te takie włókniaki, to również może być objaw insulinooporności.
Dodatkowo z takich objawów insulinooporności, które nie były widoczne na skórze, to było właśnie takie poczucie zmęczenia. Ono głównie się gdzieś tam pojawiało w okolicy jedzenia, bo mi ten poziom cukru bardzo mocno windował do góry, bo jadłam nieodpowiednie rzeczy, przez co insulina nie dawała rady. No, powodowało to, że ja w moim rozumowaniu myślałam sobie, aha, no to jestem zmęczona, czyli brakuje mi energii, czyli znowu coś dojadałam i robiłam bardzo, bardzo źle. Robiłam źle, bo kompletnie nie umiałam czytać swojego organizmu. Mi się wydawało, że ja po prostu muszę coś dojeść, a prawda była taka, że mój organizm wołał, nie dojadaj, bo tylko robisz nam gorzej. I no i dodatkowo takie jeszcze objawy jak nadpotliwość, rozdrażnienie, to również mi towarzyszyło. Ale uważam, że te główne, najważniejsze objawy, czyli właśnie senność po posiłku, ciemne przebarwienie na skórze, te włókniaki, to takie główne objawy, które sugerowały, że ja się borykałam z taką insulinoopornością. Czym ta insulinooporność tak naprawdę jest? Powiem Wam, jak ja to rozumiem, bo ja to oczywiście rozumiem na chłopski, prosty rozum. Dla mnie insulinooporność jest jak taka natrętna sąsiadka. Niby fajna dziewczyna, ale wiecie, przychodzi codziennie, puka Wam do drzwi i tutaj tak. Raz Wam da katalog Avonu, żebyście sobie obejrzały. Później Wam przyniesie jakieś obrzydliwe ciasto, które upiekła, które jej się nie udało, no ale głupio wyrzucić, więc da sąsiadce. Następnego dnia przyjdzie, wepchnie Wam dziecko, żebyście się tym dzieckiem opiekowały. Przy okazji jeszcze poprosi o to, żeby na przykład jej coś wydrukować na drukarce, albo nie wiem, zawieźć ją gdzieś. No po prostu codziennie czegoś ta kobieta chce. I to już jest wkurzające. Ja tak rozumiem insulinę, a dokładniej nadmiar tej insuliny. Bo w momencie, kiedy tej insuliny robi się w naszym krwioobiegu za dużo, to nasze tkanki, nasze komórki robią się na tą insulinę oporne. One już po prostu tej insuliny mają dosyć, nie chcą jej. Są już przepełnione energią, bo ta insulina przynosi energię, pomaga w transporcie tej energii, a te komórki na przykład naszych mięśni już mówią, kurde, stara, wystarczy, już nie chcę tego, nie potrzebuję, weź zanieś to gdzie indziej. No i co robi nasza insulina? Ładuje nam to wszystko w tkankę tłuszczową. I to jest problem insuliny, bo ta insulina nie jest niczemu winna. Ona po prostu zostaje wyprodukowana przez trzustkę w efekcie tego, że my dostarczamy posiłki o wysokim indeksie glikemicznym, o wysokim ładunku glikemicznym. Ona coś z tym musi zrobić, biedna. A nikt nie chce już tej energii od niej. No więc ona tak chodzi, no i tak nie wie, co ma zrobić. No to no dobra, właduje. Mięśnie już nie chcą, no nie chcą. No dobra, no to trzeba to władować w tkankę tłuszczową. I problem właśnie jest wtedy, kiedy tej insuliny jest za dużo, bo w momencie, kiedy nasza sąsiadka przychodziłaby raz na miesiąc z fajnymi ploteczkami i na przykład kawałkiem dobrego ciasta, no to proszę bardzo, możemy spędzić z nią czas, fajnie z nią pogadać i ogólnie wszyscy będziemy zadowoleni. I my jesteśmy zadowoleni, i ona jest zadowolona, wszystko jest fajnie. No ale jak przychodzi codziennie, albo dwa razy dziennie, albo trzy razy dziennie, no to sorry, no po prostu, no nie, tak, już robimy się na nią oporni. Tak samo właśnie jest z insuliną i naszymi komórkami. Komórki stają się oporne na nadmiar insuliny. I insulina nie jest złym hormonem. Absolutnie nie. Nie można jej traktować jako czegoś złego. Nie, ona jest potrzebna w naszym organizmie, tylko po prostu nie w nadmiarze. Insulinooporność może też dotyczyć osób szczupłych. Ja w tym przypadku opowiadam o tym, jak to u mnie wyglądało, a ja ważyłam 130 kg, więc nie należałam do osób szczupłych. Insulinooporność nie jest chorobą. To jest stan metaboliczny, który może prowadzić do powstania choroby, ale jest stanem metabolicznym, z którego możemy wybrnąć, z którego możemy sobie wyjść. Musimy pomyśleć o tym, jak uwrażliwić nasze tkanki na insulinę oraz jak obniżyć poziom tej insuliny. Czyli musimy się tak naprawdę zająć dwiema rzeczami. Rzecz numer jeden. Uwrażliwienie tkanek na insulinę. Czyli co zrobić, żeby te nasze tkanki chętniej tą insulinę do swojego domu, w cudzysłowie, zapraszały. Spokojna, delikatna aktywność fizyczna. To mogą być spacery, to może być jazda na rowerze, to może być jakieś chodzenie z kijkami. Nie chodzi nam o to w insulinooporności, żeby teraz pójść na siłownię i wyciskać 150 na klatę. Nie. Chodzi nam o to, żeby spokojną, zrównoważoną aktywnością fizyczną uwrażliwić komórki na działanie insuliny. I spacery są do tego po prostu stworzone. Chodzenie,
To jest po prostu najlepsze lekarstwo. Drugą rzeczą, którą ja stosowałam i czasami stosuję nadal, chociaż ostatnio o tym zapomniałam, to jest picie rozcieńczonego w wodzie octu jabłkowego. Ja taką jedną łyżeczkę octu jabłkowego wlewam sobie do dosyć dużej szklanki wody i przed posiłkiem chlup do buzi. I taki właśnie napój, który w smaku jest obrzydliwy, pomaga naszym komórkom uwrażliwić się na działanie insuliny, pomaga obniżyć cukier we krwi. Czyli po wypiciu takiego napoju i zjedzeniu posiłku reakcja cukru w naszej krwi powinna być niższa, a to spowoduje, że będziemy mieć mniej insuliny we krwi. Jeszcze jest jedna rzecz, którą ja akurat stosowałam i to jest cynamon. Cynamon bardzo fajnie nam z insuliną tutaj oddziałuje i pomaga obniżyć nam tą insulinę we krwi. Także dodatek cynamonu do śniadań, a nawet do obiadu, bo można zrobić fajny sos taki pieczeniowy właśnie z dodatkiem cynamonu. To jest super, super, super rzecz. Także cynamon jak najbardziej. Cynamon, spacery i ocet jabłkowy rozcieńczony w wodzie. To są fajne rzeczy, ja to stosowałam i u mnie bardzo się sprawdziło. No i teraz należy przejść do diety. No bo mówi się, że insulinooporność, no to trzeba zastosować specjalistyczną dietę o niskim indeksie glikemicznym. Indeks glikemiczny dotyczy jednego produktu. Na przykład orzechy mają niski indeks glikemiczny, bułka kajzerka pszenna ma wyższy indeks glikemiczny. Jest to spowodowane tym, że bułka kajzerka ma po prostu całą masę zwykłych, prostych węglowodanów, które szybko się przekształcają w naszym ciele w cukier, więc wysoko i szybko podnoszą nam poziom cukru we krwi. Więc ta insulina musi szybko być w gotowości, żeby zbić ten cukier, więc też wzrasta. To jest zależne między sobą. Orzechy mają mniejszą ilość prostych węglowodanów, więc ta reakcja naszego organizmu będzie spokojniejsza. No właśnie, i teraz pytanie, czy możemy w takim razie, mając insulinooporność, zjeść bułkę kajzerkę? No powiem Wam tak, każdy decyduje o sobie. Ja mając insulinooporność starałam się obserwować, które produkty działają na mnie gorzej, a które produkty działają na mnie lepiej. I na przykład ten wspomniany jogurcik z Lidla działał na mnie tragicznie, ale na przykład banan z dodatkiem masła orzechowego już powodował, że ja takiej reakcji nie miałam. Właśnie ta senność po posiłku się nie pojawiała. I zaczęłam sobie czytać o czymś takim, co się nazywa ładunek glikemiczny. Bo indeks glikemiczny dotyczy jednego produktu, a ładunek glikemiczny dotyczy całego dania. No i słuchajcie, jeżeli ja dodałam do banana, który ma dosyć dużo prostych, takich szybko przyswajalnych węglowodanów, dodałam masło orzechowe, to okazywało się, że ja dodając to masło orzechowe obniżam ładunek glikemiczny tego posiłku. I reakcja mojego organizmu była bardzo spoko. Więc jadłam sobie tego banana z tym masłem orzechowym, ważąc 130 kg. To trzeba po prostu dostosować do siebie. Można zjeść bułkę na przykład pszenną, zwykłą, jeżeli zbilansujemy ją w tłuszcze i białka. Jeżeli dodatek tych tłuszczy i tych białek spowoduje, że ładunek glikemiczny tej naszej bułki z dodatkami będzie niższy. Ale oczywiście tutaj jest to kwestia bardzo indywidualna, trzeba to dostosować do siebie, obserwować swój organizm, bo to nie jest tak, że to jest jakiś schemat, że jeżeli położymy sobie, nie wiem, plaster sera na bułkę, to będzie spoko. Może u mnie było spoko, a może u kogoś nie będzie spoko. Także pamiętajcie, przede wszystkim dostosować to wszystko do siebie, obserwować swój organizm. No i taką najważniejszą rzeczą, która spowodowała, że ja teraz nie borykam się z insulinoopornością, no to jest właśnie redukcja masy ciała, bo insulinooporność to nie jest tak, że my tyjemy, bo mamy insulinooporność. Najczęściej, w większości przypadków jest tak, że insulinooporność jest efektem nadmiaru tkanki tłuszczowej, a nie przyczyną. Także to jest bardzo często błędne myślenie, bo wielu osobom wydaje się, że aha, mam insulinooporność, dlatego tyję. Najprawdopodobniej nie jest tak. Najprawdopodobniej jest tak, że masz insulinooporność, bo przytyłeś wcześniej i na przykład teraz nie redukujesz masy ciała. Jakby trzeba zrozumieć, co jest przyczyną, a co jest skutkiem.
Oczywiście, tak jak już Wam wspomniałam, są osoby szczupłe, które również borykają się z insulinoopornością, ale ja nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o takie przypadki. Ja mam doświadczenie raczej w drugą stronę, bo ważyłam 130 kg i miałam insulinooporność. I u mnie ta insulinooporność była efektem otyłości. To, że mamy insulinooporność, nie oznacza, że my nie schudniemy. Insulinooporność nie blokuje odchudzania. Insulinooporność może nam troszeczkę przeszkadzać w tym odchudzaniu, ale koniec końców naszemu organizmowi chodzi o to, żeby doprowadzić nas do stabilizacji, żeby doprowadzić nas do takiej równowagi. Więc ten organizm będzie nam wdzięczny za to, że my zredukujemy tą masę ciała. I naprawdę na początku może nie być łatwo, bo rzeczywiście te mechanizmy, te hormony, one muszą się dostosować. Ale koniec końców insulinooporność możemy w cudzysłowie wyleczyć właśnie redukując masę ciała. A te rzeczy, o których Wam powiedziałam, ten cynamon, ten ocet jabłkowy, no to są takie jakby wspomagacze, takie dodatki. Więc stosując odpowiednie żywienie, nie mówię tutaj o diecie konkretnej, tylko odpowiednie żywienie dostosowane do nas, dostosowane do naszych potrzeb, do tego spokojna aktywność fizyczna, te właśnie takie fajne dodatki, które mogą usprawnić nam ten proces, spowodują, że po prostu insulinooporności najprawdopodobniej mieć nie będziemy. Pamiętajcie, że ja w moich filmach opowiadam o moim osobistym doświadczeniu. Każdy człowiek może mieć zupełnie inne doświadczenie. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co jadam i właśnie jak jadam, bo ja nadal staram się bilansować moje posiłki, żeby one miały przynajmniej obniżony ładunek glikemiczny. Ja nie mówię, że niski, ale obniżony. To zapraszam Was na Instagrama. Tam w relacjach wrzucam moje jedzenie, a później porządkuję je w zapisanych relacjach w postaci tam śniadania, obiady, kolacje, więc możecie sobie tam podglądać, co ja jadam. Nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał oraz zostawić komentarz. Jeżeli macie jakieś swoje patenty, które pomogły Wam albo pomagają w walce z insulinoopornością, no to śmiało podzielcie się w komentarzach. Ja wszystkie komentarze czytam, staram się na większość odpowiadać. Było mi bardzo miło, widzimy się następnym razem.